Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Nie wiem, jak te ustawienia aparatu, dajcie mi znać, bo ostatnio zauważyłam, nie wiem czemu, że obraz się przemieszczał i nie wiem, czego to jest zasługa. Pewnie muszę wejść w jakieś ustawienia wideo i to pozmieniać. Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, słuchajcie, przybywam do Was dzisiaj tak sobie lajcikowo, oczywiście z Kawcią. Kawcia musi być. Zrobimy sobie pielęgnację. Generalnie mam tylko umytą twarz. Mam już nałożony tonik. Tonik mam ten z Pixi. Glow tonik chyba, czy jakoś tak. I co jeszcze? I już nic. Więc nałóżmy sobie krem. Krem użyję z Lirak i to jest ten taki, o ten. Mam nadzieję, że to będzie widać. O, i właśnie teraz tak przy chyba zoomowaniu się coś dzieje z obrazem. Nie wiem, czy jak się coś porusza właśnie, przesuwa, odsuwa, to zauważyłam, że się rusza obraz. Muszę to poustawiać jakoś w ustawieniach, żeby Wam to nie przeszkadzało. Co prawda nikt mi nic nie pisał, ale mnie to drażniło, powiem Wam, że jak oglądałam właśnie wczoraj część swojego filmiku, to właśnie zauważyłam, że się ruszał obraz. No, także nakładam krem pod oczy, delikatnie sobie wmasowując. Zastanawiałam się, czy nie nagrać tego w formie live, ale z drugiej strony no jest taka pora, że powiem Wam, że mogłoby prawie, że nikogo nie być, albo każdy byłby po prostu tylko na chwilę. Dlatego mówię, nagram to normalnie. Okej, okay, trochę sobie podyskutujemy, pomalujemy. Mimo iż malować się nie umie, to się pomalujemy. Teraz nałożę do zestawu, to jest ten Lirak. Widzę, że bardzo ładnie łapie ten aparat ostrość. Już mi się to podoba. I w sumie powiem Wam, że ja wcale nie musiałam robić upgrade'a. Mogłam zakończyć ten kontrakt, dlatego że ten 7 Edge w zupełności mi wystarczał. Ale chciałam mieć właśnie lepszą jakość nagrywania. Mam wrażenie, że się rusza ten obraz. Ja nie będę to ustawić. Dajcie mi znać w komentarzach, gdzie się ustawia to. O, widzicie? I znowu ruszył się ten obraz. I ja nie wiem, gdzie to trzeba ustawić, żeby się to nie ruszało. Anyway, jeszcze mam właśnie takie babeczki. I powiem Wam, że chyba właśnie sobie... Chyba sobie wciągnę jedną do kawy. Mhm. Tak, tak, wiem. Nie, je się na wizji. Ale... Kto tak powiedział? No dobrze, użyjemy sobie teraz bazy, jak już krem mi trochę wsiąkł. Bazę użyję z Ingrid, ponieważ bardzo się z nią polubiłam. Ona bardzo fajnie wyrównuje, wygładza, więc czym więcej, tym lepiej, żeby się móc wygładzić. Bardzo ładny ma, bardzo ładnej jakości robi wideo i zdjęcia ten aparat, ale denerwuje mnie, że właśnie jest ten ruch taki. Dajcie mi znać, od czego to zależne. Okej, okay, baza nałożona. Teraz nałożymy sobie podkład, tylko zamieszam. Podkład oczywiście użyję Eveline. Eveline, bo go bardzo, bardzo lubię. Dzisiaj muszę gdzieś wyjść, ale też muszę czekać, bo około 12 mam spotkanie jedno, także muszę być w domu. I jeszcze kolejny filmik chcę Wam dzisiaj nagrać. Zobaczę wszystko oczywiście jak z czasem. Jak widzicie, ja sobie od razu tak jakby rozpraszam go po twarzy, żeby nie było jakichś plamek. O, tutaj go troszeczkę dołożymy właśnie w okolicy, tutaj pod oczy. Klepuję. Właśnie widziałam Wasze komentarze. Zatwierdzałam, ale odpowiem dopiero po nagrywkach, bo trochę ich było, a zajęłoby mi to znowu kolejną pewnie z godzinkę, a zależy mi, żeby nagrać Wam dzisiaj 2-3 filmy. Zawsze Wam, ja to już Wam mówiłam, że właśnie zawsze jak mam taki dzień, wiem, że wolniejszy, to chcę jednak go poświęcić w pełni na nagrywki, żeby mieć dla Was jakieś później zapasy. Od czasu do czasu oczywiście pokażę się z live'em. Ja Wam mówiłam, że w ogóle bym chciała nagrywać w formie live'ów, bo wtedy jest fajna interakcja. Ja wtedy wiem, że nie mówię sama tutaj do aparatu, tylko Wy od razu możecie odpowiadać, co jest naprawdę fajne.
Też będę planowała zrobić wyprzedaż i jeszcze znowu mojej szafy, bo posegregowałam sobie, będą tam też kosmetyki, będzie się dużo działo i się tak zastanawiam, w jakiej formie to zrobić. I myślałam właśnie o live'ie, słuchajcie. Każdy wtedy może mi zadać pytanie, może zobaczyć z bliska gdzieś tam na przykład coś, jak nie widzi na zdjęciu czy na filmiku. Także. O, wystarczy? Chyba wystarczy, co? Wydaje mi się, że bardzo ładnie wygląda skóra po nim. Okolice tutaj oczu mogłabym sobie przypudrować i może zrobię to właśnie tym pudrem z korektora. Tylko czekajcie, jak to. Dobra, mam. Co, on jest taki jaśniutki, ale chcę tylko, żeby mi się tutaj nie świeciło. Widzicie różnicę? O. On jest co prawda jasny, ale się mam nadzieję, że za chwilkę tutaj fajnie wtopi, ale nie chcę tylko wyświecania. Koty moje drapią. Kawę zaraz będę miała zimną, słuchajcie. Dobra. Broda. Ociupinkę na czoło i użyłam tego. Soft and Glory. Soft and Glory. Glory. Jak to woli? Tak jak mówiłam, prawie zimna kawa. Spoko. Nie no, kurde, wkurza mnie, że się ten obraz tak rusza. Naprawdę, bo się aż boję ja poruszać, żeby ten obraz się nie ruszał. Mam sobie od razu usta. Więc nanoszę mój hialuronowy wypełniacz ust. Jest to produkt, do jakiego będę wracać i za każdym razem, jak będę tylko w Polsce, to będę go przywozić. A jak będę bardzo potrzebowała, to właśnie poproszę kogoś na pewno, żeby mi zakupił, bo nie wiem, zbyt wiele mi już zostało, a uwielbiam ten produkt. Bardzo banalny, prosty sposób, naprawdę troszeczkę uwypukla Wasze usta. Robi Wam taki dziwny kontur. Po prostu. Ja bardzo się z nim lubię. Czego dołożę, bo nie czuję w ogóle szczypania. Co dziwne. I zauważycie za jakiś czas właśnie ten taki dodatkowy kontur na ustach. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę widoczne. Dzisiaj dam sobie tylko chyba nabłyszczenie na usta. Nie będę chyba używać koloru. Coś mi się tak zdaje, aczkolwiek wiem, że chciałam używać czerwieni, ale nie wiem, czy to zrobię. Gdzie jest moja zalotka? Okej, okay. Zalotka. Założę sobie z Kiko Colored Balm 05 Strawberry. Pachnie truskawkami. Dosłownie ociupinkę. Chciałam tylko po prostu tak nawilżyć. To jest dokładnie ten produkt. I tutaj chyba gdzieś jest, zaraz wam pokażę kolorek. O, a jednak. No, powiem wam, że jestem w szoku. Bardzo mi się to podoba. I mi się wydaje właśnie, że on szuka jakoś ostrości i dlatego chyba tak jakoś się to wszystko rusza. Nie wiem. Dobrze. Mamy pielęgnację, mamy podkład, mamy troszeczkę przypudrowania. Teraz przejdźmy może do oka. Tak. Przygotuję sobie pędzelki. Pozwólcie, moje oczywiście standardowo ulubione. A tutaj leżycie. Dobra, malowałam się, bo w sobotę byliśmy na baletach. Zastanawiałam się, jaką paletkę użyć i przyniosłam dwie. Sentymentalnie przyniosłam Maxineczkę. Znaczy paletkę od Maxineczki. Poziom baterii jest za niski do używania lampy błyskowej. No ale przecież ja nie używam lampy błyskowej. Po co ta informacja? No, także mam ochotę sobie, nie wiem, użyć dzisiaj właśnie chyba, nie wiem, ale chyba bronzera i różu, albo nawet może rozświetlacza, czyli dzisiaj takie ocieplenie twarzy właśnie przy użyciu tej paletki. Natomiast chyba do make-upu dzisiaj zrobimy Affect Pure Passion. Jeszcze jej nie używałam, ona nie ma lusterka, bardzo fajnie się wygina, bardzo mi się podoba. Brakuje mi w niej tylko takiego przejściowego odcienia, przejściowego, bazowego, nie przejściowego. A tu jest taki totalnie biały i ja nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie, bo wolałabym właśnie o ten na przykład Canvas. On jest taki,
taki fajny do właśnie zrobienia bazy, ale sprawdźmy. Sprawdźmy, czy ta biel będzie aż taka widoczna. Widzę, że chyba nie przygotowałam sobie niczego do brwi. No, zaraz coś dorzucę. Jeszcze nie wiem co. Pędzelek używam z NYXa numerek 16. Ja go chyba jednak zmieszam z tym takim wyżej kolorkiem, bardziej cielistym. I nałożę na całą, w sumie na całą powiekę, aż pod łuk brwiowy. No, także słuchajcie, ja sobie tutaj ładnie, pięknie pracuję, kleję tapetę, męczę się. Co już na pewno Wam mogę powiedzieć, że to nie jest dla mnie. Ja w ogóle się w tym nie czuję. Wkurzało mnie wszystko, bo mi wszystko się nie udawało. A jaki jest problem? Ja już Wam mówię, jaki jest problem, bo położyć tapetę to nie jest problem. Problem jest, gdy pod tapetą, którą macie położyć, niestety nie jest ściana taka sucha, przygotowana pięknie pod tapetę, tylko jest inna tapeta, która była pomalowana. Nie chcę nawet pytać i wiedzieć, co jest pod nią. Dlatego to właśnie było problemem, bo ja nie mogę zrywać tapet i... Znaczy, nie mogę. Teoretycznie może i bym mogła, jak się bym spytała pana z agencji, czyli żeby się tam dowiedział przez landlorda, czy może on nawet już z góry wiedziałby takie informacje, ale dlaczego mam przygotowywać od zera całe mieszkanie pięknie, gładko, wiecie o co chodzi, komuś? Ja nie wiem, jak ja tutaj będę długo. Jestem, bo jestem na dzień dzisiejszy i chcę tutaj być w miarę jak najdłużej, dopóki nie będę musiała się stąd wyprowadzać, że tak powiem, i zmieniać lokum. Chcę być tu jak najdłużej, ale nie chcę komuś remontować chaty. No dlaczego ja mam to robić? W momencie, kiedy ja się wyprowadzać będę, nikt mi kosztów za te wszystkie zmiany nie zwróci. Ja też nie będę zrywać tapet i nie będę zabierać ze sobą materiału, więc to jest powód, dla jakiego ja chcę tylko tutaj jakby sobie zrobić coś troszkę po mojemu, a nie przeprowadzać remont mieszkania. Także żebyście mnie źle nie zrozumiały, bo ja wiem, że zaraz się posypią jakieś komentarze: o Boże, ona położyła to na to, a tamto na sramto, a ona nie umie. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Ja po prostu nie będę wkładała tutaj ani wszystkich tutaj sił swoich, ani tym bardziej pieniędzy w to, żeby to było dla kogoś. To nie jest moje, to nie jest moja własność i ja nie będę tutaj nie wiadomo jak. Wiem, teraz z kolei ktoś powie, no to jak nie chcesz robić sobie profesjonalnie, ładnie, dokładnie, elegancko, to po co w ogóle robisz? Robię po to, już rozwiewam wątpliwości, robię po to, by czuć się lepiej. Po prostu w tym otoczeniu, w jakim jestem, chcę się po prostu czuć lepiej. I nic więcej. Także po to to robię, żeby się czuć tak trochę, jakbym była właśnie u siebie, czyli jakieś moje elementy chcę pododawać. Dobra, widzę, że tutaj ładnie ten kolorek mi wyszedł. Nawet spoko paletka. Taka do codziennego makijażu, nie jest jakąś niezastąpioną. Ja ją mam z Lady Makeup EU. Także link postaram się Wam dać w opisie pod filmem. Coś ja bym jeszcze stąd chciała. Są tutaj dwa takie kolorki. Jeden to jest taki piękny złoty, a drugi to jest taki piękny różowy, taki łososiowy i chyba ten złoty, ten łososiowy coś chyba Ci do mnie nie mówi, to złoto tak. Postaram się spróbować nanieść palcem, tylko na środek powieki. No, zobaczymy, czy to wyjdzie. Tylko tutaj, o, od połowy do zewnątrz. Widzę, ja nie chciałam mocno, chciałam delikatnie. Teraz jeszcze do góry pociągnę tymi dwoma kolorami, żeby tutaj mi nie przechodził brokat, znaczy ten właśnie błyszczący cień. Ten 007 zmieszam z 003. Takim bardzo delikatnym brązem. Delikatniutko jeszcze dorzucę. I też mówiłam Wam, że zrobimy sobie bitwę tani kontra drogi. I się zastanawiam, czy zrobić to właśnie może nawet i teraz. To użyjemy sobie to i użyjemy sobie Clinique. I zrobię Wam porównanie. Czyli będzie to taki i makijaż, i od razu właśnie też ta bitwa.
Na jedno oko położę Essence, to jest dokładnie ten Super Curl Volume Mascara Eye Opening, tak się nazywa, czyli coś taniego. A tu mamy Chubby Lash, to jest z Clinique Jumbo Jet 01. Jest to pogrubiający chyba tusz, tak? Czy ja dobrze pamiętam? Pogrubiający tusz do rzęs, po prostu. O, i wygląda on tak. Także to będzie pokazanie Wam, jak spisuje się drogi tusz, drogi, droższy w sumie, nie drogi, ale w porównaniu do Essence faktycznie drogi. Szczoteczka jest silikonowa, lubię zapach tuszu tego. Przyjemnie pachnie, taka szczoteczka, bardzo drobne włoski. No i jedziemy. I zobaczycie sobie efekt. Ja powinnam sobie wziąć jakieś lusterko. No i malujemy. To ma być pogrubiający, więc za chwilę zobaczycie. Ja mam bardzo krótkie rzęsy, więc ja muszę bardzo uważać. Ta szczoteczka jest dość grubą szczoteczką, więc tym bardziej muszę uważać, żeby sobie nie odbić jej u góry na oku. Okej, tak wygląda pomalowane oko. Nie wiem, jak to właśnie widać w kamerze, ale mam nadzieję, że w porządku. I to był właśnie Clinique. A teraz Wam pokażę Essence. Szczoteczka jest również silikonowa, jest wygiętą szczoteczką, również z takimi drobnymi igiełkami, jak widzicie. Ok, no i jedziemy. No jak mam być z Wami szczera, to wydaje mi się, że różnica jest widoczna i to bardzo, ale nie wiem, jak to widać w kamerze. Ja widzę zdecydowanie, że to oko jest jakby bardziej podkreślone. W ogóle rzęsy są też wydłużone w tym oku. Bardziej niż w tym po prawej. Teraz zrobię sobie dolne rzęsy. No i dobra, ja myślę, że wystarczy. Także dajcie znać, co Wy myślicie. Wydaje mi się, już Wam pokażę, jak były używane te tusze. Na tym oku mamy Clinique, na tym oku mamy Essence. Nie wiem, jak popatrzeć, żebyście dobrze widziały. Trochę na dół, trochę w bok. Te oko. I to oko. I do góry. A tymi czułam, jak dotykam sobie tutaj oka. Znaczy nie oka, tylko powieki. Dobra. Teraz może sobie zrobię tylko plumper. Revlon Kiss Plumping Lip Cream. A tak jakoś leży sobie, więc uznałam, że sobie go użyję, nabiorę sobie trochę na palec i bez konturówki po prostu nakładam na usta. Jak widzicie, wcale nie dużo nakładam tego produktu. Ja już Wam ten produkt polecałam i polecać będę. Kolor jest idealny, ja go uwielbiam. Standardowo, jak mi się uda, to powypisuję Wam, może w końcu ponadganiam Wam nazwy kosmetyków jakoś pod spodem, jeżeli faktycznie nie widzicie, aczkolwiek tak jak mówię, uważam to za zbędne, gdyż ja pokazuję wszystko wyraźnie i mówię, jak się co nazywało, więc wystarczy zastopować klatkę. Także to jest ten, to jest ten produkt do ust. Zaraz spróbuję zobaczyć, czy tutaj będzie, o, pięknie. Pięknie. No. Że to jest Revlon Kiss Plumping Lip Cream i ja mam w kolorku 530 Peony Buff. Wygląda? Dobrze, teraz co zrobię, to może właśnie przejdziemy do rozświetlacza i pierwsza rzecz to oczywiście łukopidyna. To po prostu być musi. Dawno nie używałam już tej paletki, Wam powiem, od Maxi. Zawsze jest tak, że to jest taki szał, 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 szał. Potem nagle pojawia się coś innego i nagle też używam coś innego. Dobra, pędzelek biorę Love New by Magda Pieczonka i aplikuję go ociupinkę. On jest taki bardzo, bardzo subtelny, bardzo delikatny, daje rozświetlenie. Bardzo lubię to w tej paletce, że jest takie lekko widoczne i delikatne. Bardzo bym powiedziała nawet naturalne. Ok, teraz trochę różu. Naprawdę ociupinkę. Ten róż jest również bardzo pięknym różem. Bardzo takim naturalnym, dającym naturalny rumieniec.
No i odrobinę bronzera. Daje naprawdę znikomą ilość. Bardziej chyba dla ocieplenia niż dla wykonturowania twarzy. Także ja nie konturuję, tylko ocieplam. Oczywiście na nos, żeby go troszeczkę zmniejszyć. Ostatnio powiedziałam chyba na live'ie, czy ja nie pamiętam już na jakim filmiku, że chcę go zwężyć. Nie, 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 nie zwężyć, on jest zbyt wąski. Ja chciałam go zmniejszyć. Kwestia przejęzyczenia. O, po prostu chcę go trochę zmniejszyć. I jeszcze mi brakuje tylko rozświetlenia w kąciku oka i zobaczę, czy dam radę to zrobić tutaj tym pięknie. Zobaczcie, pięknie tu widać, tu jeszcze nie widać. Już widać. No, także przepięknie rozświetla Crystal. To jest ten tutaj cień. Jeżeli chodzi o zapach, to dzisiaj będzie Floor Musk Narciso Rodriguez. Nie wiem, jak się to do końca czyta. Narciso czy nie Narciso, ale to jest zapach dla mnie na dziś. Bardzo mocna, bardzo kobieca nuta, ale bardzo mocny. To jest taki zapach kwiatowy, bardzo, 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 bardzo mocny. Także nic delikatnego i takiego, wiecie, jak zawsze to ja używałam, tylko coś bardzo mocnego, zdecydowanego, bijącego w nozdrze nosa. Także tak się prezentuje mój makijaż. Jak widzicie, też mam lekkie różowe pasma. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widoczne, bo robiłam sobie pukankę. I też myłam włosy szamponem tym takim srebrnym. Tak by wyglądał mój makijaż. Dajcie znać, co wy myślicie. Bardzo jest delikatny, bardzo codzienny. Taki do wyjścia dosłownie na ulicę. Do sklepu, po bułki, jak ja to mówię. Także ja się z wami żegnam. Wszystkie kosmetyki wam powiedziałam, co używałam. Ze wszystkich jestem bardzo zadowolona. Polecam wam bardzo gorąco i serdecznie tą bazę. Zwłaszcza dla osób z cerą dojrzałą. Produkt z rewlonu do ust same widzicie, więc nie muszę tutaj jakby nic mówić. No i oczywiście mój produkt, czego chyba schowałam? Nie, jeszcze jest tu. Także hialuronowy wypełniacz ust. Cudo, cudeńko. No, także to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. To był mój taki dzienny, codzienny makijaż. Poobcinam go w miarę możliwości, jak najbardziej, żeby Was nie zanudzać i nie przeciągać tutaj w nieskończoność. Dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Oczywiście możecie subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wówczas zostaniecie ze mną na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki Wam przysyłam. Bajo!